for me, it was nice to come back to Tungurahua and see all the great people here. I had two good years, and to have this finish like we did today, for me and Tarnoff, I believe is like a win. So it's a very good meeting, a tough meeting. Dla mnie powrót do Zielonej Góry jest bardzo miłym przeżyciem, w szczególności, że kiedy zobaczyłem tych wszystkich wspaniałych ludzi tutaj. W Zielonej Górze spędziłem dwa wspaniałe lata i dzisiejsza końcówka dla mnie i dla Tarnowa jest jak zwycięstwo. 4-5-4-5, Marek Cieślak, trener drużyny Azoty, Tauron Tarno. No ja również odwiedziłem stare śmiecie, żebym rok, ale fajnie z powrotem tutaj zawitać. No cóż, zawody były wyrównane bardzo, tak się spodziewaliśmy. Zdobyliśmy jeden punkt, mieliśmy dwa, ale podzieliliśmy się punktami. Oczywiście punkt na wyjeździe zdobyty u mistrza Polski ma swoją wymowę. Myślę, że w następnych meczach będziemy jechali jeszcze lepiej, no bo przecież Maciek nie pojechał tam w ogóle. Upadek Waculika na pozycji też popsuł sprawę, ale w sumie jestem zadowolony, bo punkt na wyjeździe jest, tak, wygramy ten. No, cieszę się, że publiczność mnie tam specjalnie nie wygwizdała, to w porządku. Rafał Dobrowski. Co można powiedzieć, bo tak się podzieliliśmy tym sukcesem na pół, bo dla nas też jest to sukces połowiczny, ale przy tych problemach, które mamy ogromnych i dużych, różnych zawodników różnie to wygląda. Uważamy to za sukces. Zrobiliśmy dużą pracę przed tymi zawodami przez cały tydzień, także wydaje mi się, że bez tego byśmy tego punktu nie mieli, więc jeszcze trochę pracy przed nami, na pewno przed niektórymi mniej, przed innymi więcej. Także tak to można na dzień dzisiejszy odebrać. Aleks Obtajew? Aleks Obtajew należy do tej grupy, którzy mają mniej pracy. Czekając na tego Patryka. Patryk już za moment do nas przyjdzie. Pytania do Państwa? Przepraszam, można pytać? Proszę bardzo. Tak, krzyczeć przez mikrofon. Proszę pytać. Panie trenerze, Rafał Dobrowski, przepraszam, ja opowiem, jak będzie Zielona Góra. Propozycja właśnie, że Dawidson zastąpi Holtę. Nie wygląda dzisiaj najlepiej. Czy na treningu, czy wczorajszym na przykład? Tak, przede wszystkim sprzęt Jonasa wygląda dużo lepiej, jest dużo szybszy i stąd taka decyzja. Wydaje mi się, że Holta z kolei należy do tych zawodników, przed którymi jeszcze bardzo dużo pracy. I ten jeden trening, który odbył wczoraj, no nie przekona mnie do końca. Co jeszcze trzeba dodać o Jonasie Dawidsonie, że miał trochę niefart, ponieważ w wyścigu drugim słowem, którym startował, zawodnik Madsen z pierwszego pola w moim odczuciu ewidentnie ukradł start i po prostu Dawidson nie miał tutaj już jakby możliwości ścisnęli kleszcze, więc miał pewien problem też, żeby gonić. Aczkolwiek tutaj na ten temat wyboru między tymi dwoma zawodnikami mogę powiedzieć tylko tyle, że Runa Holta na treningu mnie nie przekona. Tak, ale Łukasz ma jakieś troszeczkę problemy, jeszcze nie do końca jest jeszcze przygotowany, żeby startować tutaj w takich, po pierwsze, takich warunkach, przy takim ciśnieniu, bo dzisiaj naprawdę mecz był z dużym ciśnieniem. Obawiam się, że on tego nie wytrzyma, a z kolei Aleks jeździł znakomicie na treningu, robił bardzo dobre czasy, walczył, no i widać było jego ogromne zaangażowanie, po prostu nie mogłem mu tego startu odmówić. Zresztą wszystkie fakty, o których powiedziałem przed chwilą, świadczyło o tym, że ma tutaj miejsce w składzie bezwzględne. Przepraszam, że jeszcze jedno indywidualne pytanie. Piotr Protasiewicz, co im Pan może powiedzieć, bo ciągle wydaje się, że to nie jest jeszcze to. No na pewno nie jest to. Piotr przyzwyczaił nas do zupełnie innych zdobyczy punktowych, więc ma dużo pracy ze sprzętem. To widać, że to nie jedzie ani ze startu, ani na dystansie te motocykle nie są szybkie, więc
Wydaje mi się, on tutaj jako doświadczony zawodnik na pewno sobie z tym poradzi. I biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę, w zespole jeszcze jest mnóstwo potencjału i to musimy nad tym się pracować, więc ja bym tutaj się specjalnie nie rozczulał tym wynikiem. Uratowaliśmy ten remis i wydaje mi się, przy tym, czym dysponujemy na tą chwilę, to jest, tak jak powiedziałem, sukces połowiczny. Można przewidywać, że ten skład, który dzisiaj jechał na następny mecz, może być tak samo? Tego nie wiem. Będą treningi, będą przygotowania do Torunia. Zawodnicy jadą też do Torunia na eliminację. Będziemy wtedy dyskutować na ten temat. Myślę, że te treningi, które będą, bo Andreas Jansson już zostaje do dnia jutrzejszego, będzie trenował. Także to jest pocieszające, że zawodnicy wiedzą, że są zmobilizowani, chcą pracować, chcą jeździć lepiej i to jest pocieszające. Taki duch w zespole jest bardzo ważny. Dziękuję. Patryk Dudek, lider zespołu Zielonogórskiego. Refleksy pełną gębą. Dzień dobry. Nawet nie chcę mówić, że jestem liderem, bo to dopiero pierwsze dwa mecze. Jesteś liderem. To będzie za tydzień. Mam nadzieję, że uda mi się kolejne spotkanie dobrze odjechać. Można powiedzieć, że wszystko od początku sezonu chodzi sprawnie, dlatego cieszę się, że należy z tego godziny pojawić w moim wykonaniu. Może Patryk Dudek, nie wiem, co do Patryka mógłby powiedzieć kolegom, co robi, bo jego motor jeżdżą fantastycznie, on jeździ świetnie. Może on powinien jakąś ocenę reszcie przekazać. Oj, jakby to było takie proste, to by wszyscy... Gdyby to było takie proste, jak pan redaktor tutaj nakreślił, to wszyscy zawodnicy robiliby po 15 punktów. A jak wiemy, to nawet matematycznie nie możliwe. Ale chodzą do Patryka porady, czy nie? No chodzą, ale wiadomo, każdy ma inaczej silnik, przełożony, waga i stosowanie się do warunków, więc można powiedzieć, no każdy zawodnik ma inny, no i nie da się tak jechać w takich samych przełożeniach. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo.